Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy sałatkę kalafiorową. Potrzebować będziemy jeden opłukany kalafior. Podzieliłam sobie na różyczki. Kalafior okruszymy solą i pieprzem i polejemy. U mnie to jest olej słonecznikowy i będziemy piekli w 200 stopniach około 15 minut. Kalafior wystudzimy i dołożymy pozostałe składniki. Kalafior wędruje do piekarnika. Kalafior piecze się, a teraz przygotujemy pozostałe składniki. Mam tutaj garść koperku, 2 jajka, 1 cebulę i 1 paprykę. Koperek posiekam, jajka pokroję w grubszą kostkę, cebulę pokroję w drobną kosteczkę, paprykę pokroję w kostkę i przygotujemy sos. Mam tutaj pół szklanki jogurtu, 1 łyżeczkę miodu i 1 łyżkę musztardy, sól, pieprz, czosnek, zeczemy na tarle, dodamy miód, musztardę i sok z cytryny i to będziemy mieli sos, a pozostałe warzywa pokroję. Kalafior już mam upieczony, ostudzony i dodaję paprykę, jajka, cebulę, koperek, i tutaj mam przygotowany sos, sałatkę. Zalewamy sosem. I należy dokładnie pomieszać. I tak oto wygląda sałatka kalafiorowa. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę, jak również zapraszam na mojego bloga www.przepismamy.pl. Sałatka kalafiorowa.